Chciałbym przez zarząd, panie zdanie, prosiłbym o przedstawienie. Projekt uchwały propozycja zarządu z dnia 22 października 2013 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Ministrów Energii na rok 2013. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. W planie finansowo-rzeczowym Rady Dziennictwa Energii na rok 2013 wprowadza się następujący korekty. Przenosi się kwotę 10 zł z paragrafu 43.70 na paragraf 43.20. Punkt drugi. Przenosi się kwotę 20 zł z paragrafu 43.70 na paragraf 42.70. Punkt trzeci. Przenosi się kwotę 600 zł paragraf 42.60 na paragraf 42.10. Punkt czwarty. Przenosi się kwotę 620 zł z paragrafu 43.70 na paragraf 42.10. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 razy do przepisów rozstrzygających się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z koniecznością. Potrzeb finansowych Rady Dziennictwa. No jakaś tam pani. Ja myślę, że szczegóły to był pani Beatka, bo ona prowadzi. Także dziękuję, otwieram dyskusję. Oczywiście jeśli chodzi o parę. Kolega też zauważył, czy jest na to pytanie. Jeżeli nie, to. Nie, bo głos daje pana kierowania. Oczywiście. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 16. Kto jest przeciw? Teda. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Pamiętam, że ja stosowną uchwałę przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Zarządu, pani burmistrz.